Dyskostacja.pl. Jedyny wyjątkowy portal o tematyce dance. Muzyka na żywo, czaty, newsy, koncerty. Wszystko to na stronie jedynego w Polsce radia z muzyką dance i disco polo. Wejdź koniecznie www.dyskostacja.pl. Dyskostacja.pl. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w niedzielnym wydaniu Disco Stacji. Moi drodzy, dzisiaj płeć damska szaleje, ponieważ w naszym studiu jedna z przystojniejszych gwiazd, jaką tutaj gościliśmy, czyli nasz fantastyczny Rico. Rico, powiedz mi, bo mnie niesamowicie nurtuje to pytanie, po kim ty odziedziczyłeś taką urodę? Ja bym chciał powiedzieć jedno, może z tymi gwiazdami to tak na spokojnie, bo mnie to troszkę śmieszy, bo ja tak prywatnie to pracuję w pracy, bo się z muzyki nie da żyć. Także spokojnie z tym szaleństwem to również, bo jak tak patrzę na siebie, to James Bond ze mnie nie jest. Ale fajnie, no fajnie, że tak akurat po koleżeńsku koleżanka mnie tak zareklamowała. Nie, no dla naszych fanów jesteś gwiazdą, bo bardzo często proszą o twoje teledyski, uwielbiają cię i mamy same pozytywne komentarze, tak więc chociaż na tą godzinę już ustalmy, że jesteś gwiazdą. To ustalmy tak, że nie jestem gwiazdą, tylko jestem gościem i sądzę, że takim szczerym gościem, który dziś chyba dużo prawdy powie o sobie i o tej całej po prostu muzyce, która ma kolorytę i barwne, i te szare. Tak więc, moi drodzy, jeżeli wy macie jakieś pytania do naszego gościa, to oczywiście możecie je zadać. Wysyłajcie SMS-a ds. Wasze pytanie pod numer 72212. Dzisiaj nie mamy tematów tabu. Najfajniejsze pytania będziemy nagradzać. Mamy tutaj m.in. płytę właśnie Rico. Ja już dopilnuję tego, aby Rico ją własnoręcznie podpisał tym oto mazakiem. A za najciekawszą wypowiedź, no to, moi drodzy, fendrive dla was dzisiaj pod koniec programu. Ktoś na pewno go wygra, dlatego nie zwlekajcie, tylko wysyłajcie SMS-y ds. Wasze pytanie pod numer 72212, a ja już teraz zapraszam was na teledysk Bobiego i jego Noce Gorące. Daj mi noce gorące, daj mi noce gorące. Pytasz mnie, co ci dam, kolor życia, które znam. Pytasz, jak ocalić ogień w nas. Tyle wiem, co i ty, wczoraj rano, że ćwi się łzy. Dam ci serce, resztę powie czas. Unieś mi się wysoko, lećmy ku obłokom. Wystrojeni jak na wielki bal. Tam odnajdziemy siebie na wysokim niebie. Ponad światem odpłyniemy w dal. Daj mi noce gorące, za te kwiaty pachnące, rozpalone, kochane, daj mi sny. Namiętne, słodkie trunki, twoje pocałunki, niech mnie nęcą i kręcą w głowie mi. Dam tobie szczęście za to, powiedz co ty na to, jeśli serce gorące tobie dam. Migoczą gwiazdy na niebie, skradnę je dla ciebie, tam gdzie będziesz, ja będę zawsze tam. Pytasz mnie, co ci dać, dobrze wiesz, na co cię stać. Pytasz szeptem, by nie spłoszyć nic. Prawda stara jak świat, by otrzymać trzeba dać. Aby kochać, kochanym trzeba być. Podnieśmy w górę oczy, dajmy się zaskoczyć. To co ważne, ponad nami jest. Ważne, co mówią drzewa, to co w duszy śpiewa. Przytul mocno i pokaż miły gest. Daj mi noce gorące, za te kwiaty pachnące, rozpalone, kochane, daj mi sny. Namiętne, słodkie trunki, twoje pocałunki, niech mnie nęcą i kręcą w głowie mi. Dam tobie szczęście. No i jesteśmy z powrotem. Rico, powiedz mi, co ci się podobało w tym klipie, bo tutaj troszeczkę mi zdradziłeś pewnych szczegółów.
Powiem szczerze, że teledysk jest bardzo fajny. Podoba mi się generalnie ostrość, ujęcia, kolory. I nie ukrywam, że bardzo fajny montaż, także teledysk jest bardzo, bardzo fajny, profesjonalny, także gratuluję. No, a teraz przechodzimy już do nieco cięższych pytań, ponieważ mamy pytanie od naszych widzów. Mam pytanie do zespołu Rico. Co skłoniło do napisania piosenki DJ Graj? Pozdrawiam gorącą, prowadzącą Karolinkę od Adama z Gościsławia. Dziękuję, dziękuję bardzo za pozdrowienia. Mam odpowiedzieć, tak? Tak, odpowiedz. I odpowiem szczerze. Powiem tak, że na dzień dzisiejszy, jak graliśmy koncerty, to powiem szczerze, że ludzie mają dosyć smutnych piosenek i lubią po prostu piosenki wesołe. Nie ukrywam, że to był utwór mój, jak dla mnie, jeden z najtrudniejszych, bo trzeba było wyważyć, żeby to nie było disco polo, tylko żeby to był dance. I żebym na przykład zgadzał się, jak gdyby słuchacz, który słucha muzykę taneczną, dance'ową i też na przykład osoba, która pracuje w biurze. I sądzę, że mi się to jak gdyby udało ująć, czyli z perspektywy czasu na przykład patrzyłem, na przykład jak chodzą na dyskotekę, jak to na przykład wygląda Amory i to postanowiłem jak gdyby usiąść w domu, opisać, nagrać i sądzę, że utwór jest jak najbardziej fajny i mogę się jak najbardziej pod nim podpisać i nie ukrywam, że jestem z niego bardzo zadowolony. No utwór jest na pewno fajny, bo nasi widzowie go uwielbiają, a powiedz mi teraz, kim właściwie jest Rico? Jak się tak naprawdę nazywasz, skąd pochodzisz, no i skąd pseudonim artystyczny? Ja już kiedyś tu mówiłem rok temu, ten czas leci, parę siwych włosów też przybyło, także jestem starszą młodzieżą, ale się pocieszam, że dalej młodzieżą, ale tak w cudzysłowie. Generalnie to tak, że ja się wychowałem całe życie na Śląsku i czuję się Ślązakiem. Kibicuję pewnej drużynie, ale nie powiem, której, bo nie chcę mieć problemów. A wszyscy na pewno się domyślą. Interesuję się piłką nożną. I tak, jak byłem dzieciakiem, to zawsze lubiłem po prostu kopać w piłkę. I akurat dziewczyny, które były starsze, oglądały jakiś serial brazylijski i jakiś aktor był podobny do mnie i tak mnie przezwali Rico. Mi to było na rękę, mi to jakoś zostało i, no i tak już jest, także... Także Rico to moje pseudoartystyczne, ale normalnie mam Sławomir Goga, imię i nazwisko. No, pseudonim artystyczny bardzo fajny, a ja teraz myślę, że skoro porozmawialiśmy sobie o teledysku DJ Graj, no to nie może polecieć nic innego, tylko właśnie ten teledysk, na który was serdecznie zapraszamy. DJ Graj. Sieci, a tu nic. Uciekłaś mi, kochanie, twój kiedy. Przysięgam, że nie poddam się. Lubię wyzwania, więc chodzę w tą grę. Więc DJ graj, aj, aj. Mam w głowie tajny plan, haj, haj. Ja czą Travolta tańcz, wow, wow. Ten wieczór będzie nasz. Aj, aj, mam w głowie tajny plan.
plan. No i za nami DJ Graj. Rico nam się troszeczkę w studiu rozśpiewał. Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. A ja tak oglądałam ten teledysk i mam do ciebie takie pytanie. Ponieważ... O buzę. Chodzi o buzę. No chciałem powiedzieć tak, że w tym teledysku to już jakiś czas temu był kręcony, byłem w tej bluzie. Piorę, nic się nie dzieje, także... Mówię, dobra firma. Nie. Tak mówię, można kupić tanio i naprawdę solidnie, także... Okej, no to wiemy już o bluzie, ale ja akurat nie o bluzę chciałam zapytać. Chciałam zapytać ciebie o te piękne kobiety, które wystąpiły w twoim teledysku, bo generalnie naszych widzów zawsze interesuje, skąd nasze gwiazdy dobierają sobie ludzi, którzy występują u nich w klipie. No więc jak było u ciebie? Będę szczery i powiem tak, że może większości ludzi chciałoby się na przykład dowiedzieć. Ja bym chciał powiedzieć jedno, tak naprawdę szczerze i wprost, że nie tylko świat jest dla bardzo ładnych kobiet, dla przystojnych mężczyzn, tylko dla każdego. I chciałem na przykład zrobić taki teledysk, że pomimo wieku, wyglądu, każdy ma prawo się po prostu bawić, bo każdy żyje, oddycha i każdy ma prawo do szczęścia. I dlatego na przykład zrobiłem taki spontaniczny teledysk. Czyli generalnie na przykład to było tak, że ktoś na przykład znajomy, którego na przykład znałem, bo kiedyś miałem po prostu sklep i oni przyjdzie do mnie jako klienci. Ja mówię, no że ja trochę moje śpiewam, mówię, będę coś kręcił. Ja, no to fajnie by było. I tak jak gdyby to się po prostu stało. I mówię naprawdę szczerze, że chodziło mi właśnie o przekaz właśnie czegoś takiego, że obojętnie kto jak wygląda, ile ma lat, ma się fajnie bawić, ma do tego prawo. Nie tylko świat jest po prostu dla pięknych, długonogich i przystojnych i szarmanckich. Dla wszystkich, naprawdę. Jasne, bo każdy lubi się bawić, a my mamy kolejne pytanie od fana. Ile płyt wydał Rico i czy lubi wykonywać ten gatunek muzyki? I kolejne, jeszcze jedno pytanie. I czy Rico zaśpiewałby razem z Karoliną? Grzegorz z Gdyni, pozdrawiam. Karolina to ja. Jak ty? Jest to też tak, że Karolina ma taki fajny głos i tak jest, jak gdyby tu ładnie się pokazuje w kadrze, że ona musi solo. Ja jedynie na przykład mógłbym gdzieś tam z boku zatańczyć. Kurki. Tak, mógłbym na przykład tam zatańczyć. Także ja tu naprawdę widzę karierę, także drogie gwiazdy, jest tu konkurencja, także... No ja niestety głosu za bardzo nie mam. Jak nie, ja tu słyszę, że jest wszystko jak trzeba, pierwsza klasa. Ale wracając do tematu, jakie było pytanie, bo zapomniałem? Wiesz co, ile płyt wydał Rico? Szczerze mówiąc, to wydałem jedną, gdzie był mój największy hit, który wspólnie z Robertem Kindlem napisałem, z kimś takim jak ty, ponad 1 300 000 ma wejść. Wielu ludzi być może nie wie, że ja to śpiewam, ale akurat ja to śpiewam, napisałem tekst i nie ukrywam, że ta pierwsza płyta była taką płytą przełomową. Nawet tam był jeden utwór, Miłość gorąca jak tequila, który pisał akurat człowiek ze Złotopolskich i napisał mi tekst, także byłem bardzo zadowolony. Później przerwa, na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, mam producenta, który robi mi bardzo fajną muzykę, to jest czołowy producent w Polsce. Nie chcę mówić imienia i nazwiska, bo po co, nie lubię się powoływać na kogoś, ale generalnie ja tworzę i piszę muzykę. Kiedy będzie płyta? Płyta na pewno będzie dance'owo-popowa, bo ja gram troszkę specyficzny gatunek muzyki. Chciałem, żeby tak, 6 utworów było typowo dance'owych i 6 balad, bo ja mam po prostu parę osobowości w sobie, a w życiu bywa jak w pogodzie, bywa różnie i trzeba po prostu pisać, nie tylko jednostajnie, bo jeżeli ktoś pisze cały czas jednostajnie, to wiem, że nie jest do końca szczery. No, zdecydowanie masz rację, ale słuchaj, teraz wchodzimy na tematy osobiste. Proszę bardzo, czy taki przystojniak, czyli ty, ma kogoś i czy da się spotkać osobiście z fanką zespołu? Pamiętaj, że ogląda nas twoja żona, tak więc musisz, wiesz, tutaj dobrze wybrnąć, dobrze odpowiedzieć. Ja powiem tak, że zawsze mnie można zobaczyć na koncercie i będzie mi bardzo miło. Ja nigdy nikomu nie wchodzę w butach w prywatność. I generalnie nie obnażam się też telewizyjnie, jak co niektórzy po prostu robią. Powiem tak, lubię grać, śpiewać, jestem osobą bardzo otwartą i normalną, nie sądzę, że nieprzerysowaną. I powiem, że mam wiele wad, parę zalet. Jak kogoś zaskoczę, to mam nadzieję, że pozytywnie, a najwyżej nie rozczaruję. No ale właśnie masz taki bardzo egzotyczny typ urody, który w Polsce jest pożądany. Powiedz, czy fanki dają ci żyć? Kobiety mówią, że wygląd nie jest ważny, tylko to coś. No wiesz co, to one tylko tak mówią. Kobiety mówią różne rzeczy, które nie zawsze się zgadzają. Ale nie, tak to jest naprawdę szczerze. No, powiedzmy sobie szczerze i wprost. Facet ma być facetem. Kobieta ma być po prostu ikoną piękna. Jeżeli kobieta się uśmiechnie i da jakiś po prostu sygnał, to chyba od tego jest facet, który na przykład ma mieć wenę i jak gdyby zagadnąć. A nie na takiej zasadzie, czy ktoś jest ładny, czy tak. No każdy po prostu żyje, oddycha i jest, nie? I ja na przykład prywatnie, to mam do siebie po prostu dystans. Nie jestem żadnym James Bond, ale...
Ale sądzę, że normalny facet. Jednak pierwsze wrażenie jest ważne. Wtedy zwraca się uwagę na to. Wszystko jest ważne. Powiedzmy sobie szczerze, na przykład pora roku jest ważna, bo trzeba ubrać szalik. Powiedzmy sobie, na przykład kolor ścian jest fajny, że na przykład było różowo, to też jest fajnie. Także wszystko jest ważne. Zapach, zdrowie, dotyk, praca, wszystko jest ważne. Ja ci chyba normalnie podaruję jakąś płytę za skromność, ale póki co zapraszam was na teledysk Max Dance. Mamy kolejne pytanie, zapewne od jakiejś zakochanej fanki. No i właśnie, kocham cię, Riko, chyba nie jesteś żonaty. Nie pamiętam, z tym kochaniem to jest takie duże słowo dla mnie, bardzo duże, bo miłość ma jakby... Platoniczna taka, wydaje mi się. No, miłość na przykład do dziecka jest inna, do taty inna, do koleżanki też inna, do partnerki jeszcze inna. I w życiu, i powiem inaczej, że w życiu człowiek w wieku 15 lat inaczej się zakochuje, 20 inaczej i tak dalej, ale fajnie, fajnie, ale ja w ogóle kocham, kocham ludzi, ale szczerych i takich dobrych, to jest najważniejsze, to ja kocham, ale platonicznie. No ja myślę, Riko, że tutaj będą jeszcze takie SMS-y, że po prostu już jak wyjdziesz ze studia, to taki skromny nie będziesz, ale pamiętajcie, moi drodzy, że cały czas możecie wysyłać swoje pytania, nie tylko dotyczące stanu cywilnego Riko, ale także jego twórczości. DS. Wasza wypowiedź pod numer 72212. My te najciekawsze pytania będziemy nagradzać. Na pewno także Riko porozmawia sobie z fanami, bo już niebawem będziemy do kogoś z was dzwonić, tak więc uważnie nas oglądajcie. No i przypominam, DS. Wasze pytanie pod numer 72212. Macie teraz chwilkę, aby się zastanowić, jakie pytanie chcecie zadać, a ja zapraszam was na króciutką przerwę. Witam was, moi drodzy, po króciutkiej przerwie i przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj przystojny Riko, dlatego wysyłajcie do mnie swoje pytania DS. Pod numer 72212, a my jak co dzień pozdrawiamy naszych fanów z Facebooka. Pamiętajcie, że jeżeli macie niedosyt blisko stacji, to zawsze możecie wejść na nasz fanpage, tam czekamy na was, rozmawiamy z wami, no i także ogłaszamy różnego rodzaju konkursy, więc wysyłam wam buziaczki. Właśnie, Riko, a czy ty masz Facebooka? Nie, nie ma. Nie masz, to może sobie założysz. Może?
Czy chronisz swoją prywatność, tak? Generalnie dlatego nie jesteś na takich portalach społecznościowych? Nie, nie, po prostu pracuję po 12 godzin w pracy i nie mam czasu się już tym zajmować. A no właśnie, bo to niestety wciąga. No nic, ja tutaj porozmawiam z Riko, może za parę tygodni jakieś tam konto się pojawi, miejmy nadzieję, że znajdzie dla nas czas. A słuchaj, powiedz mi jeszcze, co właśnie robisz na co dzień? Skoro pracujesz po 12 godzin, to tylko muzyka, czy...? Nie, 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 ja powiem tak, że gdybym na przykład tylko muzyką się zajmował, to musiało być coś takiego, czasu swój koncert i generalnie wesela i chyba dużo wódki i nie bardzo mi to po prostu wyszło. Żeby utrzymać rodzinę, trzeba teraz na przykład mówić szczerze i wprost. Albo na przykład w takich miejscach, które nie bardzo bym mi pasowały, czyli wszystko często, gęsto i za nic. Także tak to po prostu wygląda. Jeżeli ktoś na przykład zaczyna po prostu grać i śpiewać i myśli, że jak się pokaże właśnie w telewizji i telefon mu będzie dzwonił i Mercedesem będzie jeździł, to lepiej, żeby tylko po prostu nie robił, bo ja oprócz tego, że śpiewam, to też kiedyś pracowałem i w teatrze śpiewałem, występowałem, także jakieś tam przygotowanie miałem. A ty cały czas mówisz, że jestem przystojny, bo ja wiem dlaczego. Bo mam niebieskie oczy? Nie, 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 nie. Bo ty mnie po prostu nie bardzo, ty mnie dzisiaj chcesz wystawić, bo... Ja cię nie dowidzę, tak nie zauważam przyczynek. Nie, 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 bo od nich chłopak ma ponad 2 metry i jak stąd wyjdę, to dostanę łomot. To jest takie celowe. Nieprawda. Nie ma 2 metrów, ma 1,90 m. No wiecie, to prawie, ale bez obcasów, nie? Bo chodzi o sypialnię, a jak później bierze obcasy, to już ma po prostu 2 metry, także ja się już naprawdę boję. Ale mój chłopak 2 metry? Nie, no on nie zakłada obcasów, w ogóle zacznijmy od tego. Kociu, nie przejmuj się, słuchaj, ja tutaj zaraz Riko postawię do pionu, ale... Co złego, to nie ja i proszę mnie nie bić po tym programie. Riko, tak? Dostajesz od nas drugą płytę, właśnie będziesz mógł sobie tutaj wybierać. Dibomba, ja chętnie. Dobra, masz Dibomba. Już Dibomba za skromność, tak. Teraz dostajesz Cleavera za dystans do siebie. Zobaczymy, ile płyt jeszcze Riko otrzyma. Wy również możecie otrzymywać płyty, ale teraz gramy X-Trans. Zostaw to. Ktoś powiedział, to jest dno. Ktoś powiedział, łudzisz się. Ktoś powiedział, skończy źle. Dobre rady, mądry głos, nieprzerwany potok słów. Leć już dość, zostawcie mnie. Bo dzisiaj robię to, co chcę. Jeszcze mocy, jeszcze więcej. Jeszcze raz. Jeszcze mocy, jeszcze więcej. Jeszcze mocy, jeszcze więcej, zmieniam się. Jeszcze mocy, jeszcze więcej, tak jak chcę. Dziś wszystko zmieniam. Wreszcie wokół. Chcę się bawić, chcę się śmiać. Wierzyć, kochać, dawać, brać. Nie oceniać dobrze, źle. Po prostu żyć jak chcę. Jeszcze mocniej, jeszcze więcej. Jeszcze raz. Jeszcze mocniej, jeszcze więcej. To mój czas. Jeszcze mocniej, jeszcze więcej. Zmieniam się. Jeszcze mocniej, jeszcze więcej. Mamy połączenie. Halo, dzień dobry. Halo. Cześć, jak masz na imię? Weronika. Weroniko, ja teraz oddaję ci Riko. O, nawet się zrymowało. Proszę bardzo, twoje pytanie do naszego gościa. Czym się inspirujesz, pisząc wszystkie piosenki? Szczerze? Życiem, które mnie dotknęło, kiedyś coś przeżyłem, to jak gdyby wszystko ująłem, to i napisałem. Satysfakcjonuje cię taka odpowiedź? Weroniko?
Halo? No, jesteś? Słyszałaś odpowiedź naszego gościa? Oj, Weroniko, tak, tak, jestem. Ja myślę, że twoja uroda ją onieśmieliła. No to w takim razie, Weroniko, teraz kogoś pozdrów. Pozdrawiam Agatę z Lublina, Julkę oraz Angelę. Okej, okay. To w takim razie od nas otrzymujesz płytkę, a my przechodzimy do kolejnych pytań. Gdzie Riko w najbliższym czasie będzie koncertował? Tak szczerze nie wiem, bo na dzień dzisiejszy to telefon nie dzwonił do organizatorów. Także mam nadzieję, że zacznie może dzwonić, bo trzeba jak gdyby popracować troszkę marketingowo, organizacyjnie, żeby osiągnąć jakiś pułap i może wtedy po prostu będzie więcej tych koncertów, częściej, ale ostatnio po prostu grywam. Ostatnio nagrałem w klubie OK w Pszczynie, bardzo fajny koncert. Także mam nadzieję, że na pewno mnie zobaczycie i będzie fajnie. O, i teraz kolejne pytanie, które chciałam ci zadać. Czy podczas koncertu przytrafiła ci się jakaś nietypowa bądź zabawna historia? Grzegorz z Gdyni. Powiem tak, nietypowa tak. Zagrałem koncert, pieniędzy nie dostałem, czyli generalnie nie wziąłem pieniążków. Nie wziąłem pieniążków przed i później barmanka dzwoniła, szef miał wyłączony telefon, później bramkarze nam pomogli troszkę wyjść, także pozdrawiam ten klub, nie chcę mówić nazwy, także zdarzyło się, nie jest to taki łatwy kawałek chleba, jak to tu z boku wygląda. No to teraz dla równowagi może jakaś przyjemna historia z koncertu. Taka przyjemna to kiedyś na przykład było coś takiego, że był konkurs muzyki dance i ja akurat śpiewałem utwór z kimś takim jak ty właśnie, z Robertem Kindlom, i gdzie był w jury po prostu pan Kukulski Jarosław. I bardzo by mi było miło, że mój utwór dostrzegł i mi pogratulował kompozycji, bo to dla mnie takie bardzo fajne wyróżnienie. Tym bardziej, że jestem fanem odnośnie i bardzo szanuję Sewerna Krajewskiego i jego piosenki mi się bardzo podobają. Zresztą fakt, że jak gdyby połączenie Piaska i właśnie Sewerna Krajewskiego, to jest naprawdę bajka. No. No właśnie, jakiego typu muzyki słuchasz? Pozdrowieniami dla prowadzącej Goodley z Tomaszowic. Jakiego typu muzyki słuchasz? Szczerze, ja sądzę, że muzyka to jest jak potrawa. No, jak potrawa. No, kwestia gustu. Nie każdy jest non-stop schabowy, prawda? No, ale to zależy chyba od humoru, od nastroju. Na przykład lubię na przykład Stinga słuchać, lubię słuchać na przykład Jamu, czyli takiego rock'n'rolla. Lubię na przykład tak samo posłuchać na przykład Oddział Zamknięty Stary, ale lubię też na przykład muzykę latino bardzo, na przykład Enrique Iglesias, Ricky Martina. No, lubię też na przykład, jeżeli na przykład leci, no bo powiedzmy sobie 60%. Większość na przykład ludzi jak gdyby czaruje się, oszukuje się w towarzystwie, że nie słucha disco polo, ale gdzieś na przykład na jakiejś bibie i jest jesteś szalona, no tak. To jest po prostu zryw i no i tak jest prawda, także generalnie tak, jeżeli na przykład masz fajny po prostu wenę i nasu i się po prostu bawić i czy leci disco polo, czy dance, masz ochotę, to się wszędzie po prostu fajnie pobawisz, no i tyle, no także mówię, ja lubię muzykę, ale nie lubię na przykład też takiej muzyki, gdzie nie ma prawdy, bo dla mnie na przykład muzyka country jest muzyką fajną, ale dla mnie to tak na przykład dorośli, którzy są przebrani, a nie ubrani, no i to do mnie jak gdyby nie dociera, a poczuć mięte, to ja tu słyszałem, że trzeba czuć mięte. Co mi tutaj podsłuchujesz? No właśnie, Riko, okej, skoro słyszałeś, to w takim razie zapowiedz poczuć swój mięte. Teledysk, proszę bardzo. Nie ukrywam, że ten utwór Poczuć mięte był też utworem takim specyficznym, bo panowie z brodą mają wzięcie i to jest chyba to kobiety lubią poczuć mięte, to może odpalamy i niech czują mięte. Music. Look.
Tutaj potańczył i pośpiewał, więc może teraz też nam coś zaśpiewasz. Proszę bardzo. Powiem tak, mi się zawsze taka piosenka podobała. Zespołu Zio wyśpiewał. Tylko tobie dam białą różę, wszystko to, co mam, tylko ciebie. Mogę kochać tak, tak do końca, jak kocha się tylko raz. No i panowie teraz takim ładnym głosem resztę śpiewają swoim kobietom w niedzielę, także... Tak, niedziela to jest bardzo dobry okres. Powiem ci szczerze, że jak tutaj zacząłeś robić wstęp, to już myślałam, że będziesz chciał się wykręcić od śpiewania, ale na szczęście zaśpiewałeś. No to teraz dla ciebie komplement od jakiegoś fana bądź fanki. Jesteś fajny gościu, Riko, nie taki cwaniak jak inni wokaliści disco. No i proszę bardzo, czy jakiś komentarz do tego, czy po prostu przyjmujemy komplement? Ja może powiem tak, tak szczerze, nie jestem rozbujany, jestem normalny i też nie jestem jak gdyby wazelina. I koniec, dobra. A czy przytrafiają ci się jakieś śmieszne wpadki na koncertach, Riko, Tomasz? Szczerze tak, kiedyś pijany był akustyk i powiem, i mówię naprawdę to szczerze, że był tak, był taki fajny bankiecik, nagłośnienie było tak kiepskie, że siwy dym miał być 2000 na stronę, a nie było, ale był wykwitny bankiet, patrzę, no i akustyk coś nie halo, tam był trochę taka starsza młodzież po 50, bo nie było budżetu, no i powiedziałem tak, moi drodzy, wybrnąłem z tego tak, powiedziałem tak, ja dla was przyjechałem trzeźwy, okąpany, mówię, a panu akustykowi albo dolać, albo zmienić, bo ja nie wiem co, także 15 minut przerwy i przyszedł młody chłopak, zakręcił gałami i fajnie wyszło, ale było to po prostu niezręczne bardzo dla mnie. No wiadomo, różne rzeczy się niestety zdarzają, a przy twojej muzyce nie da się tak naprawdę nie tańczyć, więc ja mam do ciebie pytanie, skąd czerpiesz inspirację? Ale mówię tak, może takie inspiracje tej twórczości, ja sądzę, że to są po prostu pioseneczki, które na przykład zamykają się w muzyce dance'owej, bo taka jest po prostu prawda, media nie chcą grać dance'u, chcą grać po prostu muzykę popową. Ja generalnie też jestem jak gdyby takim człowiekiem, który dużo gra po prostu popu i też dance'u i całe życie gdzieś chodziłem na dyskoteki, lubiłem po prostu się bawić, sądzę, że jestem wesołym facetem, jeżeli na przykład nic mnie nie boli, mam na rachunki, to jestem wesoły. A jeżeli po prostu, tak jak mówię, nie mam, to wtedy jak gdyby mam po prostu doły albo chcę jakieś rozstania, to wtedy człowiek na przykład napisze i napisze coś od siebie. To jest nawet jak, jeżeli ktoś na przykład cały czas po prostu pisze, że jest cały czas zakochany i świeci słońce, to tak nie jest. No, także ja lubię zawsze po prostu jak gdyby prawdę. Więc ja mówię tak, parę piosenek też skomponowałem do musicali, bardziej poważnych, nawet mi jeden utwór po prostu trafił do serialu. Fajnie, ale tak jak mówię, to jeszcze nie świadczy po prostu o niczym, bo muzyka, życie, seks to nie są wyścigi i nie ma co się ścigać, nie wolno być żebrakiem uczuć i żebrakiem braw, bo jeżeli nie dostawałbym tych braw, na pewno bym nie grał, bo nie chciałbym nikogo zmuszać albo kogoś męczyć, bo ja tak samo, jeżeli ktoś nie chce się umówić na kawę, to nie będę 20 razy dzwonił, bo to męczy, powiesz, jest tak, że ktoś się wisi na telefonie, a czemu nie, a powiedz dlaczego. No, zgadzam się z tobą w 100%, no na szczęście u mnie nikt nie wisi na telefonie, bo ja dobra, już jestem od dłuższego dobra, czasu cichutko, zajęta. Zmieniłam numer telefonu, cichutko. Ale Riko, ja mam dla ciebie teraz niespodziankę, bo tutaj mi szepnęłeś na ucho, że uwielbiasz D-Bomba, no to my teraz nic innego, tylko D-Bomb i do szaleństwa. Tak jest, i tak ma być to fajna zabawa, fajna produkcja, byłem kiedyś na koncertu chłopaków, także gramy D-Bomb, słuchamy dobry dance. Jak naprawdę
naprawdę mi zależy na tym, aby z tobą być. Codziennie mijam na ulicy twoją postać i bez słowa tracę z oczu cię. Czy odważy się powiedzieć ci mój sekret? W końcu wiem, że muszę zrobić to. Do szaleństwa jestem zakochany w tobie. Powiedz mi, czy czujesz to? Tak, do szaleństwa jestem zakochany. Tracę oddech, gdy spojrzeniem swoim myśli moje gładko wtapiasz się. Tak gładko wtapiasz się. Do szaleństwa jestem zakochany w tobie. Powiedz mi, czy czujesz to? Tak powiedz mi, co czujesz. Swym uśmiechem mnie prowadzisz do najskrytszych, pożądanych twoich miejsc. Ja do ciebie czuję i kim w moim życiu jesteś. Ja to wiem, że nie wypuszczę z dłoni szczęście, które dajesz mi. Uwielbiam twoje usta, twoje dłonie. Długie rzęsy wabią mnie. Z każdym krokiem stajesz się piękniejsza. Niczym kwiat dla mnie jesteś, powiesz. Do szaleństwa jestem zakochany w tobie. Powiedz mi, czy czujesz to? Riko, powiedz mi, bo mówisz, że masz mało wolnego czasu, bo pracujesz po 12 godzin, ale jeżeli już znajdziesz dla siebie chwilę, to wtedy jak spędzasz ten czas wolny? Różnie. Na przykład? Piłkę nożną lubię, lubię kopać piłkę. Kopać, dobra. Tak. Jak mam czas, to lubię na przykład z dzieciakiem wyskoczyć na rower. Lubię też na przykład ze znajomymi wyskoczyć gdzieś do klubu, też lubię. Także do teatru też lubię pójść, do kina fajnego i na dobre jedzonko. Nie jestem wybrydna, ale... A co lubisz jeść? Bo ja uwielbiam sushi. I w ogóle jesteś dobrym kucharzem, bo mężczyźni słyszałam, że potrafią w kuchni zdziałać cuda. Czy jestem jakiś kucharzyk? Jestem sprawny, czyli ja się sobie zrobię filet... Wodę ugotujesz? Nie, filet z kurczaka szybko odszedłem, tego frytasy w takiej, nie wiem jak się to nazywa, frytkownicy. Frytkownica, Także no, poradzę sobie na przykład, no, generalnie nie jestem wybredny. Trzeba to hamburgera zjem, jak jest troszkę inaczej, jest jak gdyby czasowo, no to lubię też gołąbki, bigos, no, swojskie rzeczy też. Jezu, jak ja dawno nie jadłam gołąbków, a na Śląsku, tak mówię, na Śląsku... Na Śląsku, kuski. Nie, to tak, się mówi rolada i modro kapusta po śląsku się jadą. A właśnie powiedz coś po śląsku. A co byś chciała, Dziuszka, żebym ci powiedział? O Jezu, no moi drodzy, no powiem wam, że Riko mnie rozbraja, muszę chyba aż odpocząć troszeczkę i właśnie dlatego zapraszam was teraz na przerwę. Kochani, a ze mną w studiu jest cały czas Riko, na szczęście jeszcze nie uciekł i przypominam wam, że możecie wysyłać pytania do naszego gościa ds. Pod numer 72212, a ja w swoich dłoniach trzymam fantastycznego pendrive'a i ten pendrive już za moment do kogoś powędruje za najciekawsze pytanie. No i zobaczymy, jakie te pytania do nas przyszły. Proszę bardzo, bardzo lubię twoje piosenki. Kiedy wydasz nową płytę? Kiedy wydam nową płytę? Mam nadzieję, że we wrześniu płyta będzie gotowa. Będą na pewno 4 lub 5 teledysków. Na pewno płyta będzie przemyślana, bo produkowałem półtora roku i mam nadzieję, że będzie fajny efekt, ale generalnie wszyscy wykonawcy tak po prostu mówią, czyli ja niczego nie zaskakuję, a nie lubię przychodzić do telewizji i mówić kartofle kupować, tylko w ten sposób, że ktoś na przykład pozna, spodoba mu się, wejdzie sobie na YouTube'a, posłucha. Jeżeli mu się na przykład nie będzie podobać, to też może napisać, jestem otwarty, ja tego nie filtruję, a ktoś napisze, że mu się podoba, to też mi bardzo miło. A co trzeba zrobić, żeby zacząć śpiewać? Tego to ja sam nie wiem, bo ja na razie to już gram 10 lat i kariery nie zrobiłem. No, proszę cię, nie przesadzaj, twoje płyty, nie, a raczej piosenki są rozpoznawalne. Ja powiem inaczej, ja nie jestem ogrodnikiem, bo to jest, powiem tak szczerze, ja zrobiłem produkty za własne pieniążki i zderzyłem się z taką lawiną, że w większości stacji radiowych są powiązane z wydawnictwami, ja niestety nie i nie bardzo chcą po prostu grać. Państwo na przykład zrobili po prostu wyjątek i bezinteresownie, jeszcze jak pracowała Magda Jabłońska,
szali mnie tutaj i z tego powodu się po prostu cieszę, więc jeżeli na przykład jest gdziekolwiek szansa, żeby było emitowane, to miło. I co mi się na przykład podoba, że wydawnictwa właśnie DJ są umieszczone moje utwory z takimi dużymi gwiazdami topu i moja skromna osoba też jest jak gdyby tam wrzucana na te składanki, to jest mi bardzo miłe, bo jeżeli na przykład coś gdzieś ja tam wymyślę i zobaczę to światło dzienne, to na pewno jest to miłe, a co będzie, to nie wiadomo. To zobaczymy, czas pokaże. A ja właśnie często, jak rozmawiam z naszymi gwiazdami, no to okazuje się, że one powiedzmy studiowały ekonomię albo może jeszcze coś innego, a potem stwierdziły, że zaczną śpiewać. A jak było z tobą? Czy ty od razu wiedziałeś, że będziesz chciał tworzyć muzykę? Nie, ja nie chciałem iść do wojska, więc musiałem uciekać, żeby nie iść do wojska. Ale później mnie wojsko ścigało i w końcu się zdenerwowałem, później poszedłem wtedy na ten pobór, troszkę byłem chwycony i powiedziałem tak, jeżeli w Polsce nie ma rasizmu w wojsku, to proszę się podpisać i wziąć na sobie odpowiedzialność. No i od tamtego czasu jakoś mi się udało i omijali mnie. A czy ja grałem tak? Ja całe życie grałem i śpiewałem i sądzę, że to już tak będzie. Będę miał 50 lat i może jeszcze będę dalej komponował, bo to lubię. No, Riko, mówisz tutaj, że tak naprawdę nie wiadomo, co przyniesie czas, ale ja wiem, co będzie już za moment, ponieważ poleci twój teledysk pod tytułem Mocno wierzysz. Zapraszamy serdecznie. Dobrze, że cię mam, bo dla nas to nieważne są pieniądze, tyle prawdy w nas, że nawet tego ludzie nam zazdroszą. Spokojnie i romantycznie zrobiło się u nas w studiu, a to za sprawą teledysku, który przed chwileczką poleciał. Powiedz mi, Riko, ten klip, no tak naprawdę bardzo, bardzo spokojny, bardzo przyjemnie się go słucha. Skąd w ogóle inspiracja, skąd pomysł i oczywiście coś o teledysku też możesz nam zdradzić. Powiem tak, że piosenkę, którą napisałem po prostu od serca i chciałem na przykład powiedzieć jedno, że co niektórym, jeżeli są materialistami w związkach, to jest niefajne właśnie, bo życie osobiste to nie targowisko i jeżeli coś nie jest szczerego, to po prostu pęknie i to jest nawet pokazane tutaj właśnie w tym teledysku, gdzie pisałem do tego scenariusz,
Bo ja może jeszcze jestem naiwna, ale ja wierzę w szczerą miłość. No, ja również wierzę w szczerą miłość. Riko, to ty jesteś tak naprawdę człowiek orkiestra. Piszesz scenariusze do teledysków, śpiewasz. Co jeszcze robisz? Wiecie co, ja nie lubię właśnie tego słowa, bo to jest jak warsztat samochodowy, który jak robi wszystko, to nic nie robi do dokładnie. A, że niby jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale to nie bardzo dobrze wychodzi. Ja gdybym tylko najważniejsze tak, co ci w duszy gra, to napisz i nie myśl, czy z tego będzie hit, czy nie, czy z tego będą pieniądze, czy nie. Najważniejsze, żebyś ty się po prostu zgadzał i żebyś na przykład, tak jak mówię, śmiał się po tym podpisał i powiedział tak, to jest moje danie, które ugotowałem i osądzajcie, bo tak jak mówię, na przykład słuchacze nie interesuje to, ile ty wydałeś po prostu pieniążków na studiu nagrań, jak długo tam siedziałeś, tylko na dzień dzisiejszy, jak gdyby jest prawdą jest taką, że jeżeli na przykład wychodzisz na koncert i są na przykład zespoły bardzo popularne i ty wychodzisz jako osoba nieznana i grasz i ludzi porywasz, to znaczy, że to jest materiał dobry, bo on bez promocji, on po prostu chwyta i to znaczy, że ludziom się po prostu podoba. Dokładnie. A ja jestem ciekawa, a raczej Marta jest ciekawa, jakie tobie filmy się podobają? Proszę bardzo, jakie filmy lubisz oglądać? Ja lubię takie po 23, po... Co na ITV lecą, tak? A oglądasz, tak? No, ty mówisz, że oglądasz, przepraszam bardzo. No powiem szczerze, no większość ludzi ogląda... akcji. Tak, większość ludzi oglądają filmy akcji, czy jak przełącza gdzieś tam po prostu na podka, ale generalnie tylko lubię na przykład tak, dokument bardzo lubię. Lubię na przykład też filmy francuskie, ale lubię na przykład fajne horrory i dobre takie komedie, które są takie fajne, bo najgorsze na przykład, czego nie lubię, taką komedię kabaret na poważnie, to nie lubię. Komedia to ma być z jajem, może być prosta. Mówię, kiepskich uwielbiam, mówię szczerze, oglądam Ferdynanda, mówię i tam Paziochę i mi się to bardzo naprawdę podoba. Także także lubię, jest to fajnie zagrane, proste, ale fajne, z takim przerysem. O. Chwytliwe. A tak. My teraz mamy dla ciebie pozdrowienia. Pozdrowienia dla Riko ze Śląska. No dobra, mam pytanie, czy Riko planuje nagrać teledysk do jakiejś piosenki przed wakacjami? Powiem tak, że chętnie bym wszystko po prostu nagrywał, ale to wszystko jest związane z kosztami, z produkcją, bo to nie jest sztuka po prostu nakręcić. Każdy na przykład z was może na przykład wynająć sobie ekipę, nakręcić, tylko później gdzie to po prostu grać? Po prostu tak w internecie, okej, okay, no byłem nawet pozytywnie zaskoczony, bo nawet w Interii jest mój teledysk podciągnięty. Jest to bardzo fajne takie wyróżnienie. Także miejmy nadzieję, że może we wrześniu, jak wydam po prostu płytkę, będzie po prostu nowy teledysk na pewno. Tutaj też podejście, bo mnie tu ratujecie jakoś, także fajnie. Oj, dziękujemy ci bardzo, w takim razie zabieramy jedną płytę dla nas, za to, że ratujemy Riko. Nie no, oczywiście to dla ciebie, ale za to teraz zapraszamy was na teledysk Aniele Mój. Aniele mój, tak wiele słów dziś chcę ci dać. I powiem ci, że moje łzy to coś nie tak. Wciąż
na świecie ty mnie kochał tak. Wiadomo, w miłym towarzystwie czas szybko leci, no i niestety nasz program nieuchronnie zbliża się ku końcowi, ale zanim ten koniec ogłosimy, to ja mam taką krótką serię pytań jak z karabinu maszynowego do Riko. Proszę bardzo, Riko, gdy słyszę muzykę, to... Pierwsze skojarzenie, co się dzieje, gdy słyszysz muzykę? Tańczysz, śpiewasz? To zależy jaką mamy. Ojejku, nie będziemy się rozradniać, okay. Dobra. Słyszysz muzykę, słyszysz miło teledysk. Miło mi bardzo. Miło jest ci bardzo, Oglądam teledysk, tak. Kiedy byłem w szkole podstawowej, to? To nie bardzo mi w szkole szło, wolałem w piłkę grać, męczyłem się strasznie, nauczycielek nie bardzo lubiałem, ale one mnie lubiały, jakoś zdawałem, jakoś to poszło. Nie lubię? Chamstwa. Dobrze. Kocham się w? Wiośnie. A relaksuję się przy? Ale chodzi o erotykę, czy? Nie, no słuchajcie, nie wolno tak. Wytniemy to. No nie, na przykład, że relaksujesz się przy świecach, jedzeniu. Relaksuję się na przykład, jak jestem na basenie, się opalam, no i super. Czytam. A najczęściej powtarzam sobie, że? Bo ja najczęściej sobie powtarzam, że nie będę jadła po 18. A ja zawsze mówię, jak fajnie, że jestem zdrowy i na wolności, i jakoś dam na radę. Na wolności, no to w sumie fajnie. A marzę o? O czym marzę? O takich marzeniach, które mogą mi się w sposób sprawdzić i spełnić. A, czyli takie nie realnie. Nie o totku. Okej. Okay. A gdy świeci słońce, to? To mnie szybko chwyta, bo ciemno jestem. A myślałam, że powiesz, że jesteś szczęśliwy, pozytywny. A to też, no to pewnie. Ale super, no pierwsze skojarzenie było takie, że się upala Riko i bardzo dobrze. O, moi drodzy, a ja już wiem, który SMS był najciekawszy. Osoba o początku numeru 503, a końcówce 168 otrzymuje od nas tego fantastycznego pendrive'a firmy Lark. Jezu, Riko, no powiem ci, że przez tą twoją urodę tutaj jestem onieśmielona. Jest mi już tak przykro, że musimy... A ten chłopak już czeka. Ten chłopak czeka na zewnątrz. Będzie ciężko. Oj tam, słuchajcie. Riko, bardzo ci dziękuję. Może teraz chcesz jeszcze coś powiedzieć do swoich fanów? Proszę bardzo, kamera jest twoja, o swoich planach albo o czym tylko chcesz. Ja bym chciał powiedzieć tak, trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam za was. Kto mnie lubi, to fajnie, jak ktoś mnie nie lubi, to mi to powie też wprost. I o to chodzi. No i właśnie, w takim razie tym pozytywnym akcentem powoli będziemy się żegnać, a ja wam przypominam, że Disco Stacja codziennie o godzinie 17 jest na żywo. No i przypominam także o tym, że czekamy na was na Facebooku. Możecie skomentować dzisiejszy odcinek, możecie także jeszcze raz go obejrzeć na spokojnie, przypatrzyć się Riko. A ja bardzo ci dziękuję, że byłeś moim gościem, dobrze, na YouTubie również, najbardziej skromnym gościem, jakiego tutaj gości z największym dystansem do siebie, za co serdecznie ci gratuluję. No i myślę, że po tym odcinku Disco Stacji na pewno będziesz miał dużo wejść na YouTubie, tak jak o tym marzysz. Tak więc życzę ci tego, nie zmieniaj się i w takim razie żegnamy się. Siwych włosów więcej. Dobra, pa! Znów to samo, nie nabierzesz mnie. A ty kłamiesz, kłamałaś, bo w innym się kochałaś. Co w nim takiego było, że ciebie poruszyło? Kłamiesz, kłamałaś i po co obiecałaś? Nic warte są wspomnienia, odchodzę do widzenia. Kłamiesz, kłamałaś, bo w innym się kochałaś. Co w nim takiego było, że ciebie poruszyło? Kłamiesz, kłamałaś i po co wspomnienia, odchodzę do widzenia.
prezenty przynosić. Pewność twoja zadziwiła mnie, bo już wcześniej ja przejrzałem cię. A ty kłamiesz, kłamałaś, bo w innym się kochałaś. Co w nim takiego było, że ciebie poruszyło? Kłamiesz, kłamałaś i po co obiecałaś? Nic warte są wspomnienia, odchodzę do widzenia. Kłamiesz, kłamałaś, bo w innym się kochałaś. Co w nim takiego było, że ciebie poruszyło? Kłamiesz, kłamałaś i po co obiecałaś? Nic warte są wspomnienia, odchodzę do widzenia. Wydanie Diskostacji poprowadzi wybrana przez was prezenterka. Wygra ta, która otrzyma najwięcej waszych głosów. Wyślij SMS DS Sandra pod numer 72212. DS Karolina pod numer 72212. DS Dominika pod numer 72212. Pamiętajcie, liczę na was. Mam nadzieję, że to ja. To ja. To właśnie ja. Poprowadzę sobotnią Diskostację. Nie sprawcie mi przykrości. I pamiętajcie, spotykamy się codziennie o godzinie 17 w programie Diskostacja. W każdą niedzielę specjalny gość programu. Spotkać można nas też na Facebooku. Na profilu Diskostacji. To ja, wasza Jomajka, całuję was słodko i namiętnie. Buziaczki, do zobaczenia. Całuski, pa pa!